Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Witam, będziemy cześć Tomku. Rozmawiali o pieniądzach. W ostatnim odcinku dotyczącym Discovery Meeting zastanawialiśmy się, kiedy należy zacząć rozmawiać z klientem o pieniądzach i dzisiaj właśnie podniesiemy ten temat. Warunek podstawowy, przeprowadziliśmy Discovery Meeting i na podstawie tego Discovery Meetingu zakwalifikowaliśmy klienta, że on potencjalnie może z nami pracować. Jak zatem przejść do tematu rozmowy o pieniądzach? Robercie, czas start. No, zacznę może od tego, Tomek, że bardzo często po tym Discovery Meeting jednak ze strony klienta pojawia się pewne życzenie. Mhm. I teraz też bardzo dużo zależy od sprzedawcy, co się dalej zadzieje. Bo życzenie najczęściej polega na tym, no dobra, to ile to będzie kosztować? Tak jest. No i teraz sprzedawca, który działa zgodnie z metodyką i zgodnie z opisanym procesem sprzedaży, który również jakby odpowiada tym wytycznym metodyki Solution Selling, nie powinien na takie pytanie odpowiedzieć. Może odpowiedzieć, to zależy, jeśli jest dobrze. No, to zależy, wiadomo, bo to są, może tam pokluczyć, nie? No, ale w gruncie rzeczy może się zdarzyć tak, że sprzedawca przyparty do muru, nie posiadający tych wszystkich wytycznych metodyki, on będzie próbował jakieś widełki pokazywać. W sensie klient przeprowadzi pewną sondę. I to nie jest dla nas dobre, jako dla sprzedawców, dlatego że to klient nas sonduje, a nie my klienta. No dobra, tylko wiesz, samo sondowanie dotyczące kwoty nie jest niedobre tylko dlatego, że to klient nas sonduje, tylko też ma pojęcie jedynie kosztów związanych z projektem, a nie ma pojęcia dokładnie, tak naprawdę, jaką wartość dostaje w zamian. Nie wiadomo za co, dokładnie. Więc ja zawsze staram się w ramach takiej sytuacji, która się pojawia, bo ona się pojawia, odpowiadać klientowi, że ja właściwie nie wiem. Bo ja nie wiem, co miałoby ile kosztować, więc tak naprawdę musielibyśmy pewnie jeszcze jeden krok zrobić, żeby coś tam dla Państwa przygotować. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy dopiero po Discovery Meeting, czyli my jeszcze nie przeanalizowaliśmy tej całej sytuacji, prawda? Czyli jesteśmy za świeżo, żeby móc przygotować propozycję, moim zdaniem, przynajmniej i zdaniem metodyki. No i teraz, żeby nie wpaść w tą pułapkę, że klient nas wysonduje i powie, no nie, to jednak za drogo, albo zanotuje sobie w głowie, o super, to będzie tanio, a my będziemy zaczepieni na pewnej kotwicy, to lepiej jest zrobić inną rzecz, o której również mówi ta metodyka i którą warto, i ja to rekomenduję, umieścić w procesie sprzedaży. Nazywam I to ten kolejnym krok... kroku. Nie gdzieś na końcu, tylko dokładnie nie, teraz. Nie, jako kolejny krok. Kolejny krok w procesie, po tym jak zrobimy Discovery Meeting, podsumujemy, klient powie tak, okej, pasuje mi, fajnie, idźmy dalej, rozmawiajmy dalej i pyta o tą cenę, to idealnie jest umówić się na coś, co w procesie nazywa się prezentacja przykładowego rozwiązania. My jako sprzedawcy realizowaliśmy wiele różnych projektów, robiliśmy wiele różnych ofert, mamy wiele różnych tak zwanych case studies, czy reference story, czy różnych historii właśnie opowiadających, w jaki sposób pracowaliśmy z klientami. Mamy wiele ofert, mamy wiele prezentacji, różnych rzeczy, które odzwierciedlają to, co robiliśmy. I teraz na tym kroku prezentacja przykładowego rozwiązania właśnie powinniśmy pokazać klientowi coś, co po części koreluje z jego... powiedzmy, z projektem, który moglibyśmy robić u niego, nie musi do końca odpowiadać w 100% jeden do jednego temu, co on otrzyma, ale w jakimś sensie powinno być podobne. I coś, co pokaże klientowi oprócz ceny jeszcze dwie rzeczy. Ile to trwało mniej więcej, albo ile to trwa, żeby mniej więcej klient zdawał sobie sprawę, że to nie jest w cudzysłowie hop, siup i zakup czegoś bardzo prostego. Pamiętamy, mówimy o rzeczach, które się sprzedaje w sposób iteracyjny, sposób procesowy, są to rzeczy skomplikowane, które nie kosztują mało. Czyli on powinien wiedzieć, ile praca z nami będzie trwała, ile będzie kosztować, ale również powinien wiedzieć, jak my pracujemy. W sensie, jak podchodzimy do wdrożenia, jak podchodzimy do projektu, jak podchodzimy do analizy, jakie elementy realizujemy w ramach takiego projektu, no i na jakie problemy, bolączki, wyzwania tego innego klienta, reagowaliśmy w taki, a nie inny sposób. I teraz jeśli przeprowadzimy taką prezentację, która właściwie nas nie kosztuje nic oprócz tego czasu, który poświęcimy na to spotkanie, dlatego że my nie musimy tego przygotowywać. Zakładam, że mamy to na podorędziu, a jeśli nie mamy, to warto sobie zrobić taki plik z przykładowymi projektami i po prostu go mieć. Wtedy wystarczy się umówić nawet z dnia na dzień, pokazać klientowi te przykładowe projekty, jeden, dwa, trzy, obojętnie. I tutaj, jeśli klient wyrazi zainteresowanie, powie, OK, widzę, że pracujecie w taki, a nie inny sposób, mniej więcej wasze stawki albo wasze projekty, które realizujecie, są realizowane w takim, a nie innym budżecie, no i zwykle pracujecie ze swoimi klientami w takim, a nie innym czasie, wydaje mi się, że to odpowiada moim, że tak powiem, wyobrażeniom o usunięciu mojej sytuacji tej problemowej, więc idźmy dalej. No i tutaj w tym momencie, teraz jeszcze jeśli ci mamy wejdę w taki słowo, akces... bo ten klient jeszcze musi się zorientować na tym etapie,
jak duże zasoby od niego potrzebujemy. Tak? No bo to niekiedy jest tak, że rzeczywiście jedyny zasób, który od niego Tak, jest potrzebny, to jest jego racja. czas, a niekiedy jest to naprawdę no, w mniejszych organizacjach naprawdę pół firmy, która musi w tym uczestniczyć. Tak, i to bardzo, bardzo fajnie, że to poruszyłeś, bo w ramach tych projektów również pokazujemy zasoby, które po naszej stronie i po stronie klienta powinny być zaangażowane w taki Tak projekt. jest. Mamy wtedy komplet informacji. Na tej podstawie klient jest w stanie nie podjąć decyzji o współpracy z nami, tylko podjąć decyzję o tym, czy w cudzysłowie stać go, albo czy jest gotowy na realizację podobnego projektu, który będzie realizowany w takim, a nie inny sposób. Dokładnie Bo tak. to też warto podkreślić. My powinniśmy jako sprzedawcy dosyć asertywnie też naszym klientom mówić, że to, w jaki sposób my pracujemy, nie jest przypadkowe. My tak pracujemy, bo z naszego punktu widzenia jest to optymalne. I klienci, którzy z nami pracowali i zaakceptowali ten sposób i to podejście, byli z tego zadowoleni, rozwiązywaliśmy te problemy. W związku z tym, drogi kliencie, tak pracujemy w taki sposób, tyle mniej więcej bierzemy za nasze usługi czy za nasze produkty, więc jeśli ci to pasuje, no to gadamy dalej. Dokładnie tak. To tyle właściwie, nie? Jeśli chodzi o tą rozmowę o pieniądzach. Ja bym tak do tego podszedł. Dokładnie tak. Są też takie szkoły, które mówią, że o pieniądzach należy mówić dopiero na końcu, jak już się klient zaangażuje, jak już poświęci nam trochę czasu. Natomiast no właśnie ciekaw jestem, jakie ty masz do tego podejścia. Ja mam wrażenie, że jeśli mówimy na końcu o tym, to bardzo często możemy stracić mnóstwo czasu swojego i klienta, jeśli nasze budżety i oczekiwania totalnie się rozjeżdżają. Zdecydowanie jestem tego samego zdania i powiem nawet tak, to nawet nie chodzi o sam budżet, bo może się wydawać, że firma X, która powiedzmy, nie wiem, ma duże obroty i tak dalej, to z jej punktu widzenia budżet Y wydaje się być czymś małym, ale to on może być mały, tylko może być duży na to, co sobie wyobrażał klient. Tak jest. No bo weźmy pod uwagę, jeżeli klient będzie szukał w cudzysłowie trenera, który przyjedzie i w ciągu tam 4 godzin zrobi klientowi szkolenie, czy nie wiem, pokaże jakiś power speech i on za to zapłaci jakąś kwotę X, a druga osoba będzie mówiła o jakiejś trwałej zmianie w firmie i będzie potrzebowała kilku miesięcy, żeby tą zmianę wprowadzić, to są całkowicie dwa różne projekty, całkowicie dwóch różnych dostawców, jakby z dwóch różnych kategorii. I nie wolno ich porównać, nie da się tak, ich porównać tak, po tak. prostu. Jeśli źle przeprowadzimy ten proces pokazania, na czym to polega, to na koniec dnia klient widzi, że to jest teoretycznie to samo, tylko za jedno zapłaci Tak. X, za drugie, nie wiem, 5X i jeszcze na dodatek musi poświęcić na to kupę czasu, więc No trochę to bezsensie. i te szkoły sprzedażowe, które uczą trochę innych rzeczy niż to, o czym ja mówię, potem mówią o tak zwanym zbijaniu obiekcji, nie? No, ja bym w ogóle w to nie szedł. To znaczy, jeżeli takie rzeczy się pojawiają, to znaczy, że coś poszło nie tak wcześniej. Mi wydaje się, że jestem przekonany, że kluczowe jest to, żeby tak poprowadzić rozmowy, żeby te obiekcje, jeżeli nawet miałyby się pojawiać, to niech się pojawiają w trakcie naszych rozmów, a nie w sytuacji, kiedy my już teoretycznie dopinamy deal. Podsumowując, rozmawiamy o pieniądzach na pierwszym możliwym etapie, czyli zaraz po tym, jeśli klient jest przez nas zakwalifikowany jako, no potencjalnie możemy rozwiązać jego problemy. Pokazujemy mu to, co do tej pory robiliśmy, w miarę podobne, albo przynajmniej projekty, które mają jakieś punkty zaczepienia, które można uznać za podobne. Wtedy on poznaje widełki, w których operujemy przy danych rodzajach pracy, no i możemy iść dalej. A cały ten sposób podejścia, cała ta metodyka, no w zasadzie pozwala nam na to, że na każdym etapie, jeśli klient idzie dalej, to mamy całkiem sporą szansę, że w tym procesie cofać się nie będziemy musieli. Nie, nie. Idziemy do przodu. Na tak tym to jest. Właśnie polega. To idziemy do przodu. Kończąc na dzisiaj, przestań wreszcie sprzedawać.pl, hashtag przestań wreszcie sprzedawać. Zapraszamy do lajkowania, udostępniania, komentarzy i wiadomości prywatnych. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.